Szanowni Państwo, drugą część naszego spotkania poprowadzi znany poznański dziennikarz, pan Wojciech Wybranowski. Chciałbym także przywitać tutaj naszego uczestnika debaty, pana doktora Krzysztofa Tenerowicza, który nie został tutaj przedstawiony. Pan Krzysztof Tenerowicz jest przewodniczącym Rady Programowej Endecji. Oddaję głos prowadzącemu. Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Muszę powiedzieć, że troszeczkę jestem rozczarowany. Spodziewałem się, biorąc pod uwagę, że spotkam się w Poznaniu, w mieście, który pod rządami tak zwanego tęczowego Jacka stał się miastem mocno lewicowym, jakichś takich bojkotów, protestów, jakie towarzyszą na przykład spotkaniom z Rafałem Ziemkiewiczem w Krakowie, czy tym, który lewica wymierzyła w piwo Ciechan i pana posła Jakubiaka, a tu nic. Następnym razem proszę się bardziej postarać. A na początek prosiłbym, ponieważ będziemy dyskutować między innymi o patriotyzmie gospodarczym i również o bojkocie konsumenckim, dlatego od tego tematu pozwoliłem sobie zacząć, o pewien film, który nakręcili młodzi narodowcy tutaj właśnie w Poznaniu. Maciej Wachowiak. Sebastian Popławski. Młoda Endecja Poznań. Dzisiaj postanowiliśmy sprawdzić wiedzę mieszkańców naszego miasta na temat patriotyzmu gospodarczego. Zapraszamy do oglądania. Ja mam w takim razie pierwsze pytanie. Co pan rozumie przez pojęcie patriotyzmu gospodarczego? Kupowanie produktów produkowanych w Polsce. Na przykład jeśli mówimy o Polsce, czyli w danym kraju. Rozumiem, że patriotyzm, czyli słowo takie jak, czyli coś swojego, tak? Jeśli gospodarcze, no to pewnie kupować coś swojego, tak? W sensie z danego kraju, tak? W którym się znajdujemy albo się urodziliśmy, tak? Z tego, co mi wiadomo, jest to świadome wybieranie polskich marek, znaczy w naszym przypadku polskich, w każdym innym przypadku po prostu marek, które pochodzą z danego kraju, w którym się urodziłem, którego jestem obywatelem. Świadomie wybieramy akurat te marki, a nie zagraniczne. Na przykład bierzemy markę, kupując coś u jubilera, idziemy do apartu. Jeżeli chodzi o właśnie takie moje wybory konsumenckie, wydaje mi się, że bardziej zależy mi na tym, żeby produkt miał jakąś konkretną jakość, aniżeli żeby był konkretnie z Polski, więc przyznam się szczerze, że nie do końca zawsze kieruję się tym, żeby produkty pochodziły z Polski. Rozumiem. A czy uważa pani, że taki patriotyzm gospodarczy mógłby mieć jakiś realny wpływ na polską gospodarkę? Jeżeli by o tym pomyśleć, to rzeczywiście tak, no bo jeżeli kupujemy nasze, no to jakby nakręcamy sprzedaż, gospodarkę, tak, rozwój, więc rzeczywiście jakby kupując nasze produkty, możemy jakoś wpłynąć na rozwój gospodarki, tak. Staram się kupować polskie produkty. Jeśli chodzi o rzeczy, no to może niekoniecznie, powiedzmy tak, no bo są jakieś znane marki, powiedzmy zagraniczne, ale jeśli na przykład produkty, no to typu sklep Biedronka, tak, wszystkim znany, no to jak najbardziej, tak, jakieś polskie produkty wchodzą w grę, tak, mi smakują też, więc jeśli chodzi o jedzenie, to jak najbardziej. Ale oczywiście we wszystkim trzeba mieć umiar, by po prostu, bo jeśli załóżmy tylko kupują to Polacy, to też nie jest dobrze, bo trzeba też wyprowadzać produkt na zagraniczny rynek. I w ten sposób też, jeśli chcemy coś wyprowadzać naszego na zagraniczny rynek, to oczywiście kupujmy też coś z innych krajów, żeby wspierać też jednocześnie trochę jednak inne rynki, bo logicznie my chcemy czegoś, żeby za granicą wspierali nasz rynek. Więc my też wspierajmy innych, więc nie możemy się ograniczać tylko do naszych firm, bo to jakby zamknie nas w enklawie gospodarczej, będziemy po prostu zamknięci. W takim razie, czy mogłaby pani wymienić kilka przykładowych polskich marek, produktów albo jakichś, nie wiem, na przykład jakieś sieci marketów? No to tak jak już wspomniałam, Biedronka, jeśli chodzi o no, Polędwica Sopocka, też nie pamiętam, może marka Balcerzak, nie wiem, chyba to jest polska marka, tak mi się wydaje. Co jeszcze? Justrzenko, o, na przykład, jeśli chodzi o cukierki, czyli wyroby cukiernicze. Co jeszcze? Oranżada, też polska marka, co zresztą Kuba Wojewódzki reklamuje.
Jak Państwo widzicie, jeszcze dużo, dużo trzeba zrobić, jeżeli chodzi o edukację w kategoriach, w dziedzinie tego patriotyzmu konsumenckiego w Polsce, w krajach wysoko rozwiniętych, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Jest to jeden z elementów edukacji, podstawowej edukacji. A tak, przychylając się temu filmikowi, przypomniał mi się pewien artykuł, który ukazał się w lutym tego roku na łamach Gazety Wyborczej. Autorem jest pani profesor Wolf Powęska. Pani profesor zasłynęła jakieś 20 lat temu, część tu widzę obecnych, była radnymi wówczas w Poznaniu. Pewnie będą sobie pamiętać. Otóż wówczas w Poznaniu pojawiła się koncepcja przygotowania szacunku strat wojennych miasta Poznania, to a propos tego, co pan poseł mówił. I wówczas pani Wolf Powęska opublikowała szereg artykułów, w których przeciwiała się wyliczeniu tego, co Niemcy i Armia Czerwona zniszczyła w Poznaniu, uważając, że te wszystkie repatriacje zostały już uwzględnione, że nie potrzebujemy, że najważniejsze są dobre stosunki z naszym sojusznikiem z Zachodu. W lutym 2017 roku pani profesor Anna Wolf-Powęska, oburzona tym, że w Poznaniu pojawiły się plakaty NDSI wzywające do tego, by kupować przede wszystkim polskie produkty, opublikowała taki artykuł. I pozwolę sobie go zacytować. Młodym narodowcom warto przypomnieć, iż obie wojny światowe nie rozpoczęły się na polu bitwy. Uprzedzenia na tle etnicznym i rasowym nabierały konkretnego wymiaru w codziennych praktykach. Najczęściej wyrażały się one w bojkotach i pikietach sklepów żydowskich. Druga RP nie odbiegała w swoich antysemickich nastrojach od niemieckich. Wystarczy przytoczyć jeden z setek plakatów z 1936 roku. Nigdy nie kupić u Żyda, a zawsze wszystko u Polaka. Wówczas też zrobić polskiemu kupcowi i rzemieślnikowi, a ten kupił towar w polskim warsztacie i fabryce, w której pracują Polacy. I dalej pani profesor Wolf-Powęska pisze o tym, że takie hasła bojkotu konsumenckiego prowadziły tak naprawdę wysyłania Żydów i innych narodów do Auschwitz. I ostrzega. Słowa poznańskich narodowców z NDECI nie powinny pozostać bez reakcji tych obywateli, którzy chcą żyć w warunkach pokoju i bezpieczeństwa. Autorzy plakatu muszą mieć świadomość odpowiedzialności i ryzyka, że ich słowa mogą stać się inspiracją dla czynów niegodnych. Panowie, wzywając do patriotyzmu konsumenckiego, do kupowania w polskich sklepach, do życia do waśni narodowych, szerzycie tą nienawiść, jakby to powiedziała lewica, o co tak naprawdę chodzi w tej całej akcji? I proponuję tutaj właśnie zacząć po kolei od mojego redakcyjnego kolegi Rafała Ziemkiewicza. No cóż, niewiele pewnie powiem, w ogóle się tutaj chyba niewiele pokłócimy w tej kwestii. Nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto jest na tej sali, uważał, że patriotyzm jest czymś złym. Natomiast są ludzie, którzy uważają, że patriotyzm jest czymś złym. No i myślę, że cytowana tu pani profesor należy do tej grupy. Oni mają swoje autorytety, mają swoje media, gdzie można przeczytać o tym, że patriotyzm jest formą rasizmu. Teraz jest w Berlinie przegląd polskich przedstawień teatralnych. Jak słyszałem w telewizji, trzy teatralne rzeczy z Polski przyjechały. Jedna to jest Osławiona klątwa, drugie to jest jakieś coś też mniej więcej w tym stylu, a trzecie i najlepsze to jest spektakl, który polega na tym, że polskie pieśni patriotyczne są śpiewane, przeplatane tekstem manifestu Andrasa Breivika. I tutaj pierwsza brygada i ten Breivik, który, prawda, tam mówi, że trzeba wystrzelać, wytłuc wszystkich. No i są ludzie, którym się to jakoś jedno z drugim w głowie styka i uważają, że to jest normalne. I są przekonani, że złapali Pana Boga za nogi, odkryli kamień filozoficzny szczęścia ludzkości. To szczęście ludzkości kiedyś parodiował Jacek Kaczmarski taką piosenką: narody, narody stojące na drodze do szczęścia i zgody, gdyby narodów na świecie nie było, jakby nam się tutaj szczęśliwie tu żyło, prawda, i tak dalej. Odsyłam do całej piosenki. Więc właściwie poszedłbym śladem poety, przepraszam, i darował sobie polemiki, bo trudno polemizować z takim stopniem sfanatyzowania i obłędu ideologicznego, tylko raczej kpić po prostu z tego, że dla szczęścia ludzkości splecione bratnim uściskiem dla szczęścia ludzkości, a z trzaskiem pękałyby kości. No, troszkę jest to jak w starym Kawale o Rabinie, który pytany, czy będzie wojna, mówił, że wojny nie będzie, ale będzie taka walka o pokój, że kamień na kamieniu nie zostanie. No więc ta wizja, że gdyby narodów nie było, to by była taka szczęśliwość, no delikatnie mówiąc, nacjonalizm zaczął się gdzieś tam w wieku, zaczął się gdzieś wiosną ludów, no, w Europie, dokładnie wiadomo, w wieku XIX, więc jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Natomiast wojny wybuchały od niepamiętnych czasów, prześladowania jednych grup przez drugie grupy też trwały od niepamiętnych czasów.
nie sądzę, żeby więcej na ten temat można było powiedzieć. Taka rzecz praktyczna. Oczywiście takie hasło, żeby swój przychodził do swego po swoje, jest w jakiś sposób rozsądne i oczywiste. Jest też podatne na szaleństwo i czasami mamy do czynienia z szaleństwem, to w tej chwili jest zwłaszcza w grupie frustratów sierot po Unii Demokratycznej, Nieboszczce i innych takich formacjach, jakie modne, żeby oni by wszystko chcieli zbojkotować. No, bojkotować telewizję, bo pisowska, nie płacić podatków, bo to na państwo PiS, chodzić do swoich teatrów, mieć nawet swoją wodę mineralną, swoje piwo i w ogóle. No, jest taka tendencja, prawda, jeżeli ktoś nie jest w stanie się pogodzić z tym, że wszyscy jesteśmy jakąś wspólnotą, czy inaczej, nie jest w stanie się pogodzić z tym, że jego pogląd przegrał w oczach większości, to stara się wykroić taki swój kawałeczek i na tym kawałeczku zbudować jakieś takie państwo na uchodźstwie. To też jest druga strona zjawiska, o której mówimy, że bojkot może doprowadzić do wariactwa pewnego. Na szczęście jest taki w ludziach dość zdrowy mechanizm, powiem szczerze, to znaczy taki zdrowy rozsądek, który powiada, że patriotyzm gospodarczy wyraża się, no, rozsądkiem wybierania, promowania takich rzeczy, które po prostu możemy mieć w Polsce dobre, równie dobre czy lepsze niż gdzie indziej. Natomiast jeżeli ktoś zacznie, jak towarzysz Gomułka, nawoływać do tego, żeby sokiem z kiszonej kapusty zastępować cytryny, co prawda tam nie chodziło o patriotyzm, tylko o oszczędzanie cennych dewiz, było takie hasło, no to tego typu bojkot się nie powiedzie po prostu. Więc myślę, że do bojkotów można zawsze nawoływać, pamiętając o tym, że w ludziach jest pewien rozsądek i oni dadzą się przekonać, jeżeli sprawa jest słuszna, albo jeżeli uznają, że nie jest słuszna, to po prostu zignorują to wezwanie. Patriotyzm gospodarczy, kupowanie swój u swojego, patriotyzm konsumencki to również promocja polskiej gospodarki, ale jak Polaków przekonywać po tych 27 latach, mówienia nam, że niemieckie, francuskie jest lepsze, bo lepiej zrobione, bo bardziej kolorowe, bo ostatnio również często tańsze, że jednak warto osiągnąć potem polski sprawdzony produkt, dać szansę polskiemu przedsiębiorcy, polskiemu biznesmenowi, który zatrudni również polskiego pracownika. Dobre, ciekawe pytanie, jak zwykł mawiać premier Marcinkiewicz, ale myślę, że to trzeba zacząć chyba właśnie od podstaw, czyli od początku tego wszystkiego, co doprowadza do takiego przekonania, że na przykład Biedronka jest firmą polską. Czyli musimy sięgnąć do korzeni i zacząć edukować, chyba już trochę odpuszczając sobie te średnie i starsze pokolenia, bo one albo myślą, albo nie myślą, albo potrafią wyciągać wnioski, albo nie. I być może na edukację tego pokolenia jest trochę za późno, ale przede wszystkim z myślą o młodzieży, której tutaj próbkę mieliśmy okazję i ich opinii poznać, musimy zacząć od tego, że są różne przedmioty w szkole, jest na przykład wychowanie do życia w rodzinie, tego typu takie bardziej społeczne aspekty tego życia w społeczeństwie jakoś się porusza, a nie porusza się praktycznie w ogóle, bo albo w zupełnie jakimś kadłubowym kształcie, to tego, co jest kwintesencją edukacji. Dzisiaj we wszelakich raportach, czy to polskich, czy zagranicznych firm, wychodzi czarno na białym, że szkolimy zupełnie nie w tym kierunku, w którym powinniśmy szkolić, edukujemy nie w tym kierunku, w którym powinniśmy to robić. Rynek naszych specjalistów jest wydrenowany w zasadzie w 90%. Jest nikła szansa na to, aby osoby, które rzeczywiście konkretny fach tak zwany w ręku posiadają, wracały do Polski. Najczęściej są już emigrantami od kilku, czasem kilkunastu nawet już lat, więc to wszystko stanowi pewien kłopot. W dodatku młodzi ludzie, to nawet nie chodzi o taką, są przecież te przedmioty, które mają teoretycznie przedsiębiorczości uczyć, ale to tak naprawdę jest całkowita fasada. To powinno się przynajmniej na poziomie szkół gimnazjalnych, a już na pewno średnich, czyli liceów, techników, których zresztą teraz reforma całej edukacji ma temu też w jakiejś mierze służyć. Ja obawiam się, że nie do końca jest przemyślana, ale powinna na poziomie pewnych praktycznych zajęć młodych ludzi uczyć, jakie ich decyzje, jakie ich działania mają konsekwencje. Ale też powinna ich uczyć pewnej świadomości i nawet teorii, tak, żeby tłumaczyć, że jak coś się nazywa Biedronka, to nie musi być wcale polskie, a jak coś się nazywa na przykład, nie wiem, Reserve, to wcale nie musi być obce.
I to jest pewien paradoks. I tu dochodzimy pośrednio do odpowiedzi na to pytanie pana redaktora, czyli kwestia tego, jak Polaków przekonać do tego. No, są dwa sposoby. Albo liczyć na ich zdrowy rozsądek i tu musimy im pomagać właśnie, chociażby poprzez edukację i też uświadamianie pewnych spraw i jasnych zależności. Albo też trochę sprytem. Musimy ich jakby, nie mówię, że oszukać, bo to byłoby złe słowo i niewłaściwe, ale trochę posłużyć się bronią, która przez całe już lata służyła drugiej stronie, mówiąc tak najprościej. Bardzo często mówiło się, że jak coś jest niemieckie, to jest dobre. Tak? To trzeba im powiedzieć tak, to jedź do Niemiec i zobacz, jakie meble i czyje kupuje Niemiec. W większości to są meble polskie. I takie przykłady można mnożyć, na przykład, nie wiem, okna firmy Fakro małopolskiej. Tak? Nie wierzysz, że to jest świetne, że najlepsze, że warto kupić? No to zobacz, kto kupuje. Cały świat kupuje, jeden z liderów tego rynku. Więc trzeba po prostu Polaków... Ja myślę, że to już na szczęście nie jest taki wielki kłopot, bo bardzo często widać takie spontaniczne odruchy, że ktoś wie, że jak polskie, to dobre. Sam widziałem, jakim rarytasem jest słynny Kubuś na przykład na Węgrzech, pod nieco zmodyfikowaną nazwą, tak? Ale to jest doskonały przykład tego, że się da i że można i że polskie to dobre. Ten przykład, o którym wcześniej mówiliśmy, pewnego rodzaju akcji antypolskiej w Czechach, prawda? To była świadoma akcja, ale ona też nie zakończyła się specjalnymi sukcesami. Więc to pokazuje, że po prostu polskie produkty bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale zaczynają się bronić same. Natomiast paradoks tej całej sytuacji polega na tym, że często jest tak, że są bardzo bardziej cenione za granicami Polski, poza granicami Polski, a nie u nas. I to jest pewnego rodzaju kłopot. I trzecia kwestia, tutaj trochę odnosząc się do tego pierwszego też pytania, no są wciąż środowiska, które uważają, jak jeden z celebrytów ostatnio słyszałem, że patriotyzm w czasie pokoju jest głupotą. Tak? No to z takimi ludźmi ciężko będzie dyskutować też o pewnym interesie i to z tego powodu, o którym koledzy mówili we wcześniejszych wystąpieniach. To znaczy, jeżeli ktoś jest, powiem nieładnie, podczepiony pod te nawisy wynikające z tego rodzaju polityki spółek państwowych, jak wcześniej rozmawialiśmy, i jest ich beneficjentem, on nie potrzebuje polskiej gospodarki. W tym malutkim, na tym malutkim poziomie, na którym ona mu jest potrzebna, jakiemuś tam profesorowi, ekspertowi, najczęściej pseudo, to on sobie tam swoje interesy zrealizuje, bo zostanie doradcą, konsultantem, ekspertem, PR-owcem, prawnikiem i tak dalej. Więc tej, jak to poseł Andruszkiewicz często mówi, kaście, nie jest wcale potrzebna polska gospodarka i ona nigdy nie będzie zainteresowana tym, żeby ona się rozwijała. Co więcej, brak tej gospodarki w takim kształcie, jakiego my byśmy sobie życzyli, jest jej na rękę, bo dużo łatwiej załatwić takie umowne stypendium od firmy w większości z kapitałem niemieckim czy francuskim, tak jak się załatwia też pewne posady polityczne również na poziomie Unii Europejskiej, no przecież nie broniąc polskiego interesu, tylko raczej realizując przynajmniej częściowo interes innych państw, więc skoro tak, no to po co polska gospodarka? Więc to tak myślę, że pokrótce, z grubsza mogłoby o to też chodzić. Profesor Leon Koźmiński, twórca słynnej Warszawskiej Wyższej Szkoły, napisał w artykule również dla Gazety Wyborczej, tu pozwolę sobie zacytować, patriotyzm musi mieć barwy narodowe, ale nie nacjonalistyczne. Współczesny patriotyzm gospodarczy musi być osadzony w realiach globalizacji i integracji. Niemożliwe jest odcięcie się od zagranicznego kapitału. I tu pytanie do pana Szczeciniaka. Czy zgadza się pan z tym podejściem? Rzeczywiście to jest tak, że pieniądz nie ma narodowości, a jeżeli ktoś mówi o polskich firmach, polskich pieniądzach, to już jest nacjonalizm, a nie patriotyzm. Dziękuję za pytanie. Moim zdaniem oczywiście to jest plugawa propaganda, a efekty tej propagandy oglądaliśmy na tym ekranie. Ale nie ma się co dziwić. Tak jest w całej Europie Środkowej, która została jakby przez Zachód opanowana po komunizmie, kiedy byliśmy w komunizmie, potem opanował nas Zachód i oczywiście swoją propagandę, użyję tego brzydkiego słowa, tak jest, kiedyś tak się nazywał PR dzisiejszy, po prostu zalewa i ludziom robi wodę z mózgu. Te osoby, które tam występowały, ani razu nie zająknęły się na jeden temat. To znaczy, że polskie produkty to przede wszystkim miejsca pracy, a nie jakiś tam rozwój gospodarczy, wzrost i tak dalej, bo ludzie mają te takie kalki, tam wzrost gospodarczy. W związku z tym nie da się, moim zdaniem, wiele zwojować przez edukację. To jest dobre w innych sprawach. Natomiast w gospodarce działają mechanizmy twarde, ekonomiczne. Jeżeli jest cena, jakość,
nie wiem, dominacja na rynku, przewagi konkurencyjne, to możemy się, że tak powiem, naedukować, zaedukować na śmierć. Nic nie pomoże. Oczywiście z całym szacunkiem dla patriotyzmu, dla szkolenia, dla wychowania młodzieży i tak dalej, i tak dalej. Świat jest zglobalizowany i te kategorie zostały jakby zajęte. Inna jest droga do opanowania tego i trochę się tego, jakby powiedzieć, w praktyce naoglądałem przy okazji Orbana, że to droga do tego prowadzi przez tak naprawdę przez edukację elit politycznych, ekonomicznych, przemysłowych. Pytanie jest takie, rozerwanie takiego naturalnego związku między polskimi politykami, a polskimi przedsiębiorcami, polskim kapitałem, tak to nazwijmy niemodnym słowem, jest po prostu zabójcze dla nas. My nie wykształcimy, jakby powiedzieć, polskiej władzy, która myśli w naszymi interesami, bez tego, żeby ona była ściśle związana z grupami przemysłowymi. One muszą być tym emitentem polityków do władzy. Oczywiście w Polsce jest dokładnie odwrotnie, to z władzy przychodzi, prawda, sygnał i problem, że ten sygnał jest zafałszowany. Ale dlaczego? I to pan tu dotknął doskonałego, tak powiem, elementu. To jest korupcja czysta. Nie w tym sensie, że wziął łapówę, tylko w tym sensie, że główne pieniądze do Polski, którymi dysponują politycy, przychodzą z Europy. No oczywiście jest tam szorosze, tam śmosze i tak dalej, to oczywiście ten płynie, ten jad płynie, prawda, w dużych kwotach, natomiast główne pieniądze, które korumpują elity polityczne, znaczy nie używając takiego brzydkiego słowa, można powiedzieć, budują lojalność. To znaczy przyjeżdża taki polityk i mówi, no ale Bruksela, no to tam. A ja mówię, ale skąd ty jesteś? Czy jesteś stąd, czy stamtąd przyjeżdżasz? Ale wszyscy ci politycy, no może nie wszyscy, większość tych polityków właśnie tak myśli. Dlaczego? Ponieważ jest przyłączona do tego flowa, do tego przepływu gotówy. I tutaj jest problem. Tak, to jest ta kasa, która płynie i buduje tą lojalność, i potem każdy myśli interesem własnym, przeżyć, mieć pracę, mieć dochody, no, wyjechać na wakacje. I to jest naturalne i tego nie przełamiemy. W związku z tym droga do nacjonalizmu gospodarczego, czy do patriotyzmu gospodarczego nie jest przez edukowanie młodych dziewcząt, chłopaków, tylko jest droga przez opanowanie elit politycznych. I to taki cud się zdarzył w naszych warunkach, prawda, na przykład na Węgrzech. Taki cud się zdarzył w Turcji Erdogana, który jest fenomenem podobnym coś w rodzaju do Węgier, tylko oczywiście u nas też daleko, ośmieszany, opluwany i tak dalej. Nowy przykład Duterte w Filipinach, prawda, już nie mówię o Chinach, bo tam oni w ogóle nie mieli takiego momentu, że ich Zachód skorumpował. Rosja skorumpowana w latach 90. zmychłana przez Zachód całkowicie, do tej pory nie może się, pomimo tam pochukiwania, nie może się podnieść. Natomiast problem polega na tym, i to jest takie zadanie, jak dojść z ludźmi myślącymi, ale tak gruntownie myślącymi, a nie tak, że dzisiaj myśli tak, a pojedzie do Brukseli, to pomyśli inaczej, gruntownie związanymi z polskimi interesami. No i moim zdaniem to jest jedna droga. Jeżeli my nie mamy własnej klasy kapitalistów, dużych, związanych interesami z Polską, a nie z tamtego, z okolicą, to musimy ją stworzyć. Orban to tworzy, za to ponosi ogromne, jakby powiedzieć, ciosy, tam korupcja, kręg rąk znajomych, nepotyzm, tratatata. Ale jak stworzyć własną grupę przedsiębiorców, własny kapitał, duże polskie, tam węgierskie przedsiębiorstwa, tylko w ten sposób, używając narzędzi państwa, bo oczywiście jak to państwo używa tych narzędzi do zagranicznych, że tak powiem, wydatków, no to nikt nie protestuje. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że Orban zaczął używać przetargów publicznych, czyli tych pieniędzy, zamówień publicznych dla węgierskich firm, no to natychmiast atak poszedł, że to korupcja i tak dalej. W Polsce wiecie państwo, ile zajmują przetargi publiczne, zamówienia publiczne w PKB? Dane mam z 2014 roku, nie odnawiałem. Nie, 8% PKB to są same czyste. Tak. Jak państwo popatrzą na bilans, ile dostają z tych zamówień publicznych polskie firmy, ile zagraniczne, a ile polskie dostają w Europie, to po prostu czysty dramat. Po prostu te dane są, ich się nie utajnia, bo one są na przykład po stronie Urzędu Zamówień Publicznych, ale one nie są opracowane, nie są publikowane. I tutaj jest problem. My jako Polska musimy właśnie iść od góry, czyli tworzyć. Pytanie, czy PiS jest do tego zdolny? Moim zdaniem nie, bo oni się boją pieniądza jak diabeł święconej wody. Po prostu dla nich posądzenie o korupcję, nawet związki z przedsiębiorcami, to jest w ogóle wyklęte, to jest koniec. Dlatego myślę, że szkoda, znaczy nie, dobrze, niech tam edukacja idzie, tylko nie może być to główny punkt, bo przez to nic nie osiągniemy.
trzeba złapać, że tak powiem, jak to mówił Kisiel, wziąć za mordę i wprowadzić kapitalizm. Wziąć za mordę trzeba klasę polityczną. I to jest zadanie, to jest wyzwanie, bo jak oni zaczną myśleć, jakby być patriotycznie, narodowo, a nawet niekoniecznie w sensie endek, w sensie związania swojego interesu z krajem, z państwem, z Polską, z narodem, no to będą działać w tych interesach i pojadą wtedy do Unii, do Brukseli i walną w stół i powiedzą nie, no to się trochę poboksujemy, zobaczymy. A oni jadą, głosują przeciw, 27 do 1, wyjeżdżają, mówią Unia kazała. No i w ten sposób zamykamy kopalnię, zamyka sułtan. Nie, sukces może nie, ale wiecie, to zmusili nas, my tu, patrz, blizna. Nie wiem, czy taką piosenkę jeszcze ktoś zna, ale to jest dobra piosenka. W związku z tym miałbym się zająć się od góry i myśleć raczej o tym, jak budować patriotyzm gospodarczy w elitach politycznych. Budowaniem dobrej polskiej firmy, specjalistą od budowania dobrej polskiej firmy jest pan poseł Jakubiak. I do pana posła mam pytanie, od którego tak naprawdę zaczęliśmy, czyli o bojkot konsumencki. Pan poseł był jednym z obiektów, ofiarą tego bojkotu konsumenckiego, kiedy to skrytykował boksera Michalczewskiego. No tych takich bojkotów było więcej, przecież firma LPP produkująca markę Crops i Resert także stała się atakiem środowisk lewicowych, kiedy to ogłosiło, że nie podpisze umowy dotyczącej specjalnych względów dla robotników, dla pracowników pracujących w krajach azjatyckich. Z drugiej strony również były apele o bojkot. Część internautów zorganizowała dużą akcję bojkotu w sieci Empik, wtedy kiedy oni chcieli podejrzeć sprzedawać książki Wojtka Cejrowskiego. Rafał niedawno odzywał do bojkotu firmy Kruk, za co firma Kruk groziła mu procesem. Dość burzliwa dyskusja była. Jeżeli śledzicie państwo profil Rafała na Twitterze, na pewno mieliście okazję się z tym zapoznać. Ja tak wczoraj, przygotowując się do tej dyskusji, spojrzałem na dane i tak, firma LPP, czyli producent firmy Reserve, po tym bojkocie, pół roku po tym bojkocie, wzrósł obroty o ponad 29%, przychody o 29% do 31% w skali rok do roku. Czytałem, że również sprzedaż ciechana w wyniku tego bojkotu wzrosła. Staropolanka, którą ostatnio Gazeta Wyborcza zaatakowała za to, że zrobiła sojusz z firmą Red is Bad, wypuściła bioczerwoną etykietkę na butelce, również nie martwi się spadkiem sprzedaży. I tu moje pytanie do pana posła. Czy bojkot konsumencki... Dowiedzieli się, że jestem. Panie pośle, czy ten bojkot konsumencki dzisiaj może być skutecznym narzędziem, a jeżeli tak, jak go wykorzystywać? I z drugiej strony, jak polskie firmy atakowane przez środowiska, na przykład europejskie lewicy, czy tej lewicy powiązane ze środowiskami unijnymi, mogą się bronić przed ewentualnymi akcjami bojkotu? Ja bym chciał państwu powiedzieć, że przez swoje życie dość długie już doznałem kilku takich odkryć, które zaskoczyły mnie totalnie. Natomiast odnosząc się do patriotyzmu lokalnego, bo chciałbym jedno zdanie na ten temat też powiedzieć, warto by było, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, dlaczego w ogóle mówimy o patriotyzmie lokalnym, bo przecież II Rzeczpospolitej nie było czegoś takiego jak patriotyzm lokalny, ponieważ nie było globalnych produktów. I produkowało się, czyli był taki Jakubiak, który ważył piwo w browarze na przykład Ciechanów, wokoło Komina, to jest gdzieś około 50 kilometrów. Jak wspomnienia woźnicy czytałem z browaru, do Warszawy wozem konnym wiózł 2500 butelek 2 dni w jedną stronę. I miał na uzbrojeniu swojego kolta, gdyż to, poważnie mówię, miał pistolet do obrony wozu, ponieważ zbójnicy różni po drodze napaść go chcieli. Więc waga tego produktu i bieda ogólna i minimalizowanie tego produktu do tego elementu, żeby był świeży dla tego, kto przyjdzie i kupi, powodowało, że patriotyzm lokalny był wymuszony. Natomiast co spowodowało, że dzisiaj rozmawiamy na ten temat? Otóż właśnie powszechna globalizacja, unifikacja produktów spożywczych, unifikacja i termin przydatności do spożycia powoduje, że możemy dzisiaj piwo wyprodukować w drugim końcu świata. Ja widziałem chińskie piwo, termin przydatności 3 lata. To jest po prostu świeci w lodówce. I marketingowo to można wygrać. Chcesz latarkę? Po co ci latarka? Kup piwo, nie? Natomiast prawda jest taka, że nam chodzi gdzieś tam intuicyjnie, wszystkim razem, o to, żeby to, co globalizacja nam zniszczyła, bo tu jedno zdanie dopowiem, komu przeszkadza produkt lokalny? Oczywiście globalizacji.
oczywiście produktom globalnym. Dlatego na Polskę rzuciły się najpierw dwa koncerny, teraz już są trzy potężne koncerny, które podzieliły rynek wzdłuż Wisły. I to jest tak, że ten browar, którego nazwy nie będę wymieniał, ale wiecie, że ma zielone barwy, ten browar Kulczyk kupił za 20% jego wartości tak naprawdę. Mało tego, złotówki za niego nie zapłacił, a udziałowcem został. W tymże browarze były takie, w tym zagłębiu, tym wielkopolskim, były browary jak Czarnków, jak Krotoszyn, jak browar w Bojanowie i jeszcze parę browarów zrzeszonych w takim tym. Oczywiście koncern przyszedł, SAB, zamknął wszystko co małe, sprytnie przekazał te browary najczęściej spółkom pracowniczym i następnego dnia odcinał dystrybucję. Czyli stary numer, możecie sobie ważyć, ale znajdźcie pieniądze na słód, znajdźcie pieniądze na dystrybucję i teraz powalczymy. No tylko tyle, że Lech wtedy już miał potężną dystrybucję kupioną za grosze, dosłownie, za roczny zysk tego browaru. I tak sprzedano, czy przekazano, powiedziałbym, zaryzykowałbym nawet takie stwierdzenie, w ręce zachodnie najbardziej atrakcyjną produkcję spożywczą bez wyceniania brandów, czyli marek. Żywiec nie był w ogóle jako marka wyceniony, on po prostu, tak wiecie, promocja była, nie? Dołożyli do 70 milionów, nie? Prawdą jest, że te browary poszły do góry, czyli poprawiła ich się technologia, poprawiła się nowoczesność, co spowodowało, że nastąpiły gwałtowne zwolnienia, bo już tyle ludzi nie było potrzebnych do pracy, bo komputery zaczęły wchodzić. Teraz się okazuje, że nawet słód nie jest potrzebny do produkcji piwa. Więc można z tą technologią iść do pewnego momentu i można obniżać ceny tego piwa. I tak na przykład Tatra, Heinekena. Ostatnio spotkałem Tatrę za złoty 80 brutto w puszce, gdzie sama puszka 47 groszy kosztuje. Bez transportu, bez niczego i tak marże i browaru i sklepu 30% tam jest wszystko, nie? Tylko gdzie piwo? Tylko gdzie piwo? I ten nasz, my mówimy o patriotyzmie, tamtej się pani popierniczyło wszystko w głowie. Tam pan czytał, to. Więc jej się wszystko popierniczyło, to z tegoż powodu, że ten nasz patriotyzm w sumie sprowadza się do tego, że chcemy zdrowo jeść, zdrowo wypoczywać i normalnie żyć. Nas już nie bawi butelka PET, nas już nie bawi Coca-Cola, bo tam jest pół kilo cukru, dlatego spadki sprzedaży nieprawdopodobne w Polsce. I nas nie bawi piwo, które jest ważone 7 dni albo 5 dni. My już to wiemy, my się wyedukowaliśmy sami, wewnętrznie. Stąd moja akcja, gigantyczna akcja Ciechanem, niepasteryzowanego piwa sprzedawanego wokół komina, czyli w Warszawie i tak dalej. I my mieliśmy ponad 350% rok do roku przyrostu sprzedaży. Z tegoż samego powodu. Hurtownicy nie chcieli brać tego piwa, dlatego że oni mówili, że to taki patent. Wtedy modne były, wiecie, pierwsze co zrobili, butelki zmienili. Dlatego że na nowe butelki nie stać było żadnego polskiego producenta. Bo huty w czyich rękach były, jak myślicie? Normalne, nie? Więc my żeśmy się nauczyli z nimi żyć. My, nasz organizm znalazł sobie przeciwciała i my nauczyliśmy się z nimi żyć, teraz oni nas się boją. Rzecz w tym, że oni się przebierają już za nas. Stąd pani nie wie, że Biedronka już nie jest polska. Oni już przebierają się w nazwach za nas. Jak popatrzycie na Carlsberga piwa zielone, to zobaczycie etykietę Ciechana. I ja nie mogę nic zrobić w tej kwestii. Natomiast co oni mają? Oni mają prawników, kancelarie prawne i oni mają miliony złotych na reklamę. Tylko w zeszłym roku sama kampania Heineken wydała w Polsce coś około 380 milionów, bodajże czy 280, wszystko jedno, milionów na reklamę. Mnie na to nie stać. A te pokazywanie Carlsberga, że świeże, niepasteryzowane, żeby piwowar nie zapomniał pasteryzować, oni nie pasteryzują tego piwa, oni je sterylizują. I na podstawie tego myku ja nie potrafię się obronić przed oszustwem, bo moje piwo ma 30-dniowy termin przydatności do spożycia, a ich 4-miesięczny. I faktycznie nie pasteryzują, bo sterylizują.
Więc to jest ta metoda na oszukiwanie nas. A nasz patriotyzm powinien polegać na tym, że my powinniśmy to wiedzieć, bo nam nawet tego reklamować nie można, bo wtedy jest co? Nacjonalizm. Wtedy faszysta Jakubiak, do tego homofob, wychodzi i po prostu zwyczajnie jakieś brednie opowiada, no. Wiecie, i powiem, że doznałem raz doznałem takiej przykrości, powiem nawet, ponieważ nie spodziewałem się uderzenia z tej strony akurat. Moja praca gdzieś od końca 90. lat polega na tym, że ja całe dnie, jak nie tygodnie, miesiące spędzam w browarach remontowanych, budowanych, przebudowywanych i tak dalej, i tak dalej. Inaczej mówiąc, ja im przywracam dawną świetność, ale to jest kurz, brud, smród i ubóstwo, nie? I ja tam te lata spędzam, te browary przywracam do ich poprzedniej świetności, na przykład waszego Bojana, akurat tutaj mnie to rok czasu kosztowało, ale Lwówek Śląski, browar z początku XIII wieku, budowany przez księcia Brodatego, to tylko część z was pamięta te czasy. Słuchajcie, to jest tak, że ja tam część polskiego zamku znalazłem w piwnicach. I to jest, to chyba najdłużej ten browar był ratowany, bo ja stamtąd, bo tam taka metoda polska, to polska metoda była, żeby nie wycinać złomu, tylko dokładać rury. I ja tam 160 ton złomu stamtąd wywiozłem z tego browaru, żeby go prześwietlić, tylko co do czego. A badania polegały na tym, że niebieską wodę wpuszczałem, patrzyłem, którędy wyleci. To są tego rodzaju zjawiska. I teraz ja po takiej męczarni, tam ktoś złożył wniosek do wojewody mazowieckiego, który ostatnio na tych kodowskich skacze tam, czym wyżej, tym lepiej. Słuchajcie, o odznaczenie dla mnie, to było jeszcze za Komorowskiego, krzyżem za pracę na rzecz ratowania, czy tam przywracania do życia przedsiębiorstw polskich zamkniętych w okresie transformacji. I teraz moi zastępcy dostają krzyże, a mi odmawia i pisze, uwaga, będę cytował, że krzyże należą się ludziom o nieposzlakowanej opinii. Dacie wiarę? Panie pośle, a ja teraz wejdę w słowo, bo wszedł pan na swój ulubiony konik i podejrzewam, że mógł pan być ciekawy i długo jeszcze, bardzo, bardzo długo. O 18 mam pociąg. O 18, to ja jednak pozwolę sobie bezczelnie przerwać bo i wrócić do tego mojego pytania o ten bojek konsumencki. Czy to jest narzędzie skuteczne? Ja rozumiem, że trochę to jest niewygodne pytanie, bo każdy kij ma dwa końce oczywiście. Aha. Ja pozwolę sobie tylko dodać, że tak naprawdę z własnego doświadczenia znam tylko jedną skuteczną kampanię bojkotu konsumenckiego. To była kampania, którą zrobili kibice Lecha w Poznaniu i był to bojkot, który dotknął Gazety Wyborczej. Bojkot był na tyle skuteczny, że Gazeta Wyborcza złożyła w prokuraturze zawiadomienie, że kibice Lecha tak ją bojkotują, że wynoszą ze sklepu, kradną ze sklepu bezpłatne gazety i je wyrzucają do kosza na śmieci. I w związku z tym prokuratura miała wielki problem, co zrobić z zawiadomieniem, które dotyczy kradzieży bezpłatnego produktu. Panowie, narzędzia skutecznego bojkotu konsumenckiego, czy są takie, czy bojkot konsumencki może być skuteczny, czy dzisiaj jest to tak naprawdę promocja marki? Kończąc, bo faktycznie przedłużyłem, więc Kozłowski to napisał na skutek mojej opinii, że nie zgadzam się na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. I to było do Michalczewskiego skierowane. I powstała wielka fala hejtu, ja mam wyrzuty sumienia w tej sprawie, bo ilość w mediach, ówczesnych mediach, informacji na mój temat przekroczyła, wtedy pani Ewa Kopacz premierem została i polscy siatkarze zostali mistrzami Europy bodajże, czy świata, chyba Europy. I to wszystko przykryło. 400 razy dziennie we wszystkich mediach powtarzano przez tydzień czasu, Jakubiak homofob, wylewają jego piwo, nie? W związku z tym ja wystąpiłem przed kamerami, bo ja nie ukrywałem tego i powiedziałem po prostu, że się nie zgadzam na adopcję przez pary homoseksualne dzieci i tyle. No, natomiast brzydki słów nie użyłem, no, może sformułowanie, skojarzenia, może tak, no to sorry Michalczewski, jak się przeobraziłeś, to trudno co robić. Ale w efekcie przyniosło to reakcję, czyli ta akcja przyniosła reakcję. I powiem, że na placu Konstytucji się źle zaczęło dziać, bo tam ta tęcza stała. Ale ja jako marketingowiec i prywaciarz nie obrażałem się na nich, tylko chciałem kupić w związku z browarem w Tenczynku i zrobić piwo dymione, ten tęczynek dymiony. I promocje, oczywiście gdzie? Promocje na placu Zbawiciela, nie?
Więc nie wiem, czy poszła fama, że będzie afera, bo w Trymigato zwinęli całą tą konstrukcję i skończył się interes. 1 200 000 rocznie dzierżawa kosztowała tej tęczy od jednej z fundacji. Mimo że oni szkolenia mieli, mimo że się szkolili na 2 miesiące przed bojkotem Ciechana, przegrali, bo się nie douczyli. Jeżeli pan pyta o bojkot konsumencki, to pytanie, znaczy odpowiedź jest prosta. Przykład pana posła świadczy o jednym. Ten, kto ma media, ten ma władzę. W Polsce nawet politycy się boją mediów. Przypomnieć jednego posła PO, który dowcipkował tam, kogo on będzie podglądał, a kogo nie będzie podglądał, homo czy nie homo, czy tam lesb czy nie lesb. No i nie ma go. Zmiotło go. Wycięli go w drybiezgi natychmiast, bo pytanie jest o własność i ideologię mediów. Znowu mój przykład Orbana. Oczywiście pierwsza rzecz to ustawa. No, chyba 2 miesiące po przejęciu władzy, ustawa o tak zwanym zrównoważonym relacjonowaniu. I tu jest natychmiast hak na takich tych mediach, żeby po prostu dać ich do sądu i powiedzieć, panowie, ale co wy tu robicie? To nie jest zrównoważone relacjonowanie. Oczywiście straszny hejt, ale potem proces nastąpił poważniejszy, który dzisiaj już owocuje czym? Że ci przedsiębiorcy węgierscy, duzi, mniejsi, więksi, po prostu kupują te media. Oni je wykupują. I te media, oczywiście nie ma żadnej czegoś takiego, że tam brak wolności pracy. Wolność pracy jest taka sama, jak była, tylko interesy tych mediów są związane z krajem, w którym żyją, w którym są wydawane. Bo przedtem to był z Waszyngtonu, z Berlina, telefon, no dawaj na Jakubiaka, tydzień mu wystarczy czy nie wystarczy, dawaj, jedziemy, nie? I jadą. No niech któryś przedsiębiorca polski próbuje taki numer zrobić. Nie przeżyje tego. No właśnie, to jest metoda. Dzisiaj oczywiście Orban jest tam tego, ale po kolei zamykają te lewackie albo te prozachodnie. Zostają jakieś takie dziwne strony internetowe, które tam plują jadem, ale to drobiazg, tam mało kto to czyta. Natomiast główne media komercjalne, ze względu na swoją pozycję na rynku, są kluczowe w tej sprawie. Jeżeli chcemy mówić o bojkocie konsumenckim, to można. Orban zrobił ostatnio taki numer z piwem Heineken, bardzo dobry. Wiecie z jakiej mańki? Z mańki walki z komunizmem i jego pozostałościami. Otóż jak wiadomo, Heineken ma taką czerwoną gwiazdę, którą, jak była walka z komunizmem w Stanach Zjednoczonych, to zrobił na białą, żeby było, nie ma czerwony. Ale potem przywrócił czerwoną, bo to stara marka i tak dalej. No i Orban co mu zrobił? Powiedział, że chyba podpadnie pod ustawę o walce tam ze znakami komunizmu. A o co tak naprawdę chodziło? O to, że Heineken był w sporze prawnym z lokalnym browarem węgierskim. No wiadomo, o znaki, o takie rzeczy i tak dalej. No i tam w tych sądach by go tam zaglebił, prawda? Ale po tej groźbie Heineken zawarł z tym browarem ugodę, strony się porozumiały, browar węgierski funkcjonuje, istnieje, a chłopcy w parlamencie zapomnieli o tym, że jakaś ustawa o tak tam o Heinekenie i jego czerwonej gwieździe, zapomnieli. Także takie są metody działania i dopóki po pierwsze nie będziemy mieli mediów polskich, a droga do tego jest tylko jedna, przez polski kapitał, a z drugiej strony to już o czym mówiłem o tych polskich elitach władzy, no to zero bojkotu konsumenckiego, wręcz przeciwnie, będzie bojkotował to, co jest polskie, a nie to, co jest, jakby powiedzieć, niepolskie. No właśnie, kto ma media, ten ma władzę. Ja teraz pozwolę sobie ujawnić pewną tajemnicę. Uwaga, teraz będzie lokowanie produktu. W poniedziałkowym tygodniku do rzeczy nasza koleżanka Kamila Baranowska ujawnia, że partia rządząca nie zarzuciłaby nam jej prac nad renacjonalizacją mediów i że na przełomie czerwca i lipca, ja sobie zerknę do mojej ściągi, bo to jest informacja zupełnie nowa, że na przestrzeni czerwca i lipca taka ustawa trafi do Sejmu. Gdzie ja to miałem? W każdym razie ustawa jest przygotowana, ona się teraz nie nazywa ustawa o nacjonalizacji mediów, tylko ustawa antykoncentracyjna. Pracuje nad nią ekspert Fundacji Republikańskiej, człowiek o dość dobrych poglądach gospodarczych. I to moje pytanie do Rafała, jako człowieka z branży mediów, czyli tych mediów, kto ma media, ten ma władzę. Czy taka nacjonalizacja mediów w Polsce, antykoncentracja dzisiaj jest realna? I czy ona się też może przełożyć na wzrost świadomości gospodarczej w Polsce? No, antykoncentracja wydaje mi się, jest lepszym określeniem, nie tylko ze względów taktycznych, ponieważ Unia Europejska zabrania ingerowania w ten. Nie. Myślę, że to tak tutaj pada ciągle ten przykład Orbana. No, jeśli pamiętam, te węgierska gazeta wyborcza, nie pamiętam, no, niewymawialne, tak, whatever,
Więc ta gazeta Whatever, jak, czy Łoski właściwie powinien powiedzieć, przejęcie jej przez Orbana polegało na tym, że kupiła ją spółka austriacka od węgierskiej. Więc pamiętajmy, że na przykład spółka Agora formalnie rzecz biorąc to jest kapitał polski. Spółdzielnia Pracy Polityka to jest kapitał polski. Jakby odebrać Spółdzielni Pracy Polityka znany tygodnik i dać na przykład, żeby go kupiła, nie wiem, Fox TV amerykańska, to w zasadzie byłoby to repolonizacją, tak? To dobrze mówię, więc trochę możemy zabrnąć w rozmaite tutaj skomplikowane historię. I chyba nie nieformalna własność mediów jest kluczem do tego, żeby te media były mediami uczciwymi. Czy mamy w tej chwili media uczciwe? Oczywiście, że nie. Czy można wygrać z mediami? To jest takie pytanie, jak często się powtarzające. No, czy facet bez miecza może wygrać z facetem, który ma miecz? No, teoretycznie może, jak zna aikido albo jiu-jitsu albo coś takiego i umie go odpowiednio złapać i wykorzystać siłę ataku przeciwnika. Są ludzie, którzy w takim meczu z różnymi nagonkami medialnymi wygrywają. To dotyczy również też pewnych nieudanych bojkotów konsumenckich, do których się zalicza właśnie próba zorganizowana bojkotu Ciechana. Ale co tutaj stało po stronie Marka? No to, że akurat Polacy mają bardzo silne przyzwyczajenie konsumenckie, że polska żywność, a piwo to przecież to tak jak chleb, tylko w płynie, polska żywność jest dobra. I dlatego na przykład przebierają się, to mówisz Marek o tych przebierankach, tak? Przebierają się za Polaków rozmaite paskudstwa przemysłowo produkowane zachodnie. I sieci tam, któraś nie pamiętam, Lidl chyba robił promocję ostatnio, że kupuj polskie, polska żywność w Lidlu. Jak się wzięło pole, to żaden z promowanych produktów nie był polski. Ale, no, prawda, silna reklama odwołująca się do Polski. Odwrotnie, polskie firmy, absolutnie polskie, wymyślają marki, które mają już te klasyczne przykłady, prawda, jeansy Americanos, bielizna Intimissimi, czy nie, bielizna Italian Fashion na przykład, prawda, czy inne, gdzie w tych z kolei markach, gdzie, w tych sferach rynku, gdzie jest silne przyzwyczajenie, że nie polskie jest lepsze od polskiego, no to polskie firmy funkcjonują w Gino Rossi, prawda, czy jakieś tam, no można dużo takich, jak ktoś ma na przykład, jak pan Inglot brzmiący, czy pan Witrzen, brzmiące niemiecko nazwisko, to jest po prostu od razu duży bonus dla jego firmy, niestety, chyba żeby działał w branży żywnościowej, no to wtedy nie. I co w związku z tym? Otóż w związku z tym można wykorzystywać rozmaite narzędzia, żeby jednak pewne postawy promować, wiedząc, że to nie da natychmiastowych skutków, że jeżeli będziemy wzywać do bojkotu czegoś zupełnie w sposób niepopularny, to tylko zwiększymy, to znaczy reakcja, czyli solidarność z piętnowaną marką ze strony ludzi, którzy wyznają pogląd jakiś, który tutaj miał być wyciszony, będzie silniejsza od akcji. Sam tego doświadczyłem. Nigdy z tych miesięcznych raportów sprzedaży, które mi wydawca przysyłał, nie miałem tak wysokiej sprzedaży, jak w miesiącu, kiedy my feministki usiłowały wypędzić z targów książki w Krakowie. No to po prostu rewelacyjna reklama, znakomita i bardzo się to podoba. A to nie znaczy, że zawsze się tak musi kończyć. I bardzo ważna rzecz, o której właśnie już właściwie powiedziano, ale chciałem to podkreślić, bo mi w pierwszej chwili to umknęło. To, że przy wydawaniu pieniędzy publicznych nie kierujemy się tą zasadą, że tam, gdzie można kupić polski produkt powinien mieć preferencje w stosunku do równego jakościowo produktu zagranicznego, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ja robiłem takie reportaże kiedyś ze Stanów. To jest oczywiste, że jak robi hrabstwo przetarg na coś tam, to pierwszeństwo w tym przetargu mają firmy, które działają w tym hrabstwie i płacą w nim podatki. W hrabstwie, nie mówimy o nacjonalizmie, mówimy o oczywistym mechanizmie rozumowym. No ten facet tu zarabia, dajmy mu zarobić, że mamy zarobić w firmie z Nowego Jorku. No chyba, że potrzebujemy jakiejś usługi, która jest... To setki przykładów, bo można dawać. Ostatnio chodzi po necie taki wpis z Facebooka młodego lekarza, który opisuje, że na oddziale neonatologii jedyna rzecz polska to są gaziki. Wszystko inne... Rozumiem, być może jest jakiś bardzo skomplikowany sprzęt, którego my w Polsce nie jesteśmy w stanie wytworzyć. Nie sądzę, ale być może są takie. Natomiast strzykawki,
prawda, nawet te noski tak zwane plastikowe, rękawiczki, to wszystko do najmniejszego duperelu, wszystko jest niemieckie, francuskie, albo nawet meksykańskie, jeszcze produkowane w Chinach, bo i takie produkty tam znalazł na tym wszystkim tym. I tu jest rzecz, która myślę, na którą jest społeczne przyzwolenie, bo łatwo ludzi przekonać, żeby wykonali nacisk na władzę, aby takimi zasadami się władza kierowała. To nie jest nacjonalizm. Są w ogóle nie wiem, co to jest nacjonalizm, bo to jest pojęcie jedno z najbardziej nadużywanych, ale osobna rozmowa. Kiedyś jeszcze wrócę, przykład amerykański, Seattle, lista bestsellerów w markecie i na pierwszym miejscu jest książka, która jest opaska, że to jest local writer. On mieszka w stanie Washington. W związku z czym książka, która w całych Stanach była na 13 miejscu na liście bestsellerów, tutaj jest na pierwszym. Bo to, że to jest nasz krajan, to jakieś kryminalidło czy romans, nieważne, takie same jak dziesiątki, taka konfekcja literacka. Ale to, że to jest opaska, że to jest nasz krajan, local writer, okazuje się, ma znaczenie dla Amerykanów ze stanu Washington, mimo że Amerykanin się statystycznie tam z 15 razy w życiu przeprowadza ze stanu do stanu, to identyfikuje się jakoś z tym stanem na poziomie konsumenckim. Jest w ludziach ten zdrowy instynkt. Trzeba go wesprzeć i się go wtedy wykorzysta. Bo oczywiście świadomość ludzka jest bardzo ważna i tu Rafał ma rację, tylko że w Polsce jej nie ma, bo jesteśmy po 28 latach prania mózgu. W związku z tym, mówię o społeczeństwie, w związku z tym ja bym przypomniał tylko jedno, że w Stanach Zjednoczonych jest ustawa Buy American się dokładnie nazywa, czyli kupuj amerykańskie i ona obowiązuje do tej pory, w latach chyba z 50 albo 80 nawet funkcjonuje i tam każdy urząd, każdy state, każdy jakby powiedzieć, no, administracja całka ma obowiązek kupować amerykańskie. I tam są przepisy, że jak nie ma z tego krajowego, no to może tam siał. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest w Polsce. To jest inny kraj, znaczy inna nasza pozycja. W Polsce jest to zakazane ze względu na Europę. Po co? Żeby otworzyć produktom europejskim, które są, no, były, są lepszej jakości, są często tańsze i tak dalej, a czasami różnymi sposobami się wmigują. I to jest ta różnica. W związku z tym te rozwiązania prawne na przykład w Polsce są niemożliwe, bo nie możemy kupić, znaczy ustawę prowadzić buy Polish, czy kupuj polskie, no bo Unia Europejska to utrąci u nasady. Natomiast jest metoda typu niemieckiego, typu, że oczywiście wszyscy są równi, ale jak decyduje niemiecki urzędnik, to niemiecki przedsiębiorca zawsze jest pierwszy. Przez różne ochrona środowiska, ochrona życia, no wszystkie się wynajduje. Wiecie co, ostatnio jak nowy prezydent koreański zahamował budowę nowych rakiet amerykańskich w Korei, jakimi przepisami? Ochroną środowiska, po prostu niezbadane. Nie ma certyfikatu dopuszczenia środowiskowego. I takimi metodami się trzeba, jak mówiłem o tej książce azjatyckiej, małe kraje, te, które chcą nadrobić zaległości, muszą kłamać, muszą oszukiwać, muszą kluczyć, muszą uprawiać partyzantkę. I my taką partyzantkę powinniśmy, tylko to trzeba właśnie w elitach, w tych decyzyjnych elitach, wytworzyć ten patriotyzm, no, nacjonalizm wręcz gospodarczy i wtedy będzie okej. Okay. Bo co by się nie stało, i to właśnie prześledziłem, jak to jest Urbana, nie? Zmiana przepisów tych o zamówieniach publicznych i one były w ten sposób zmieniane, że to kryterium ceny jakby tam umykało i nagle są inne czynniki decyzyjne. Proszę Państwa, jak jest 5 czynników decyzyjnych i jak jest dobry decydent, to wiadomo, kto wygra. I tu ma wygrać polski przedsiębiorca. My nie mamy szans na takie przepisy, ale na praktykę mamy. Ja tylko jedną uwagę organizuję, bo widzę, że zgłasza część osób w sali, że zakończyłem się dyskusji, ostatni kwadrans, 20 minut poświęcimy właśnie na pytania od Państwa i na dyskusję i na wnioski. Ja tylko chciałem też dopowiedzieć do tego, co powiedział Rafał Ozienkowicz i tu pan Szcześniak. W jesieniu 2016 roku Instytut Open Research opublikował raport, z którego wynika, że 6 na 10 Polaków sięga świadomie po polski produkt. Po artykuły spożywcze polskie, częściej niż zachodnie, sięga 50% Polaków. 41% Polaków sięga chętniej po usługi bankowe polskie niż zachodnie. 40% sięga po zakupy w sektorze odzieżowe i obuwia, ale z kolei tylko 20% po produkty RTV i AGD. I bardzo często zdarza się, że Polacy uważają markę, która tak naprawdę należy do zachodniego producenta, na przykład woda Żywiec, za polską. 84% wskazało właśnie, że jest to polski produkt, a z kolei na przykład aż 76% Polaków uważa, że Bonari i Wichen to są firmy zachodnie, a 84% Polaków uważa, że firma Kruger Mars, która jest jak najbardziej polska, jest firmą niemiecką. I tu też pytanie do
pana posła. Ale to tak generalnie jeszcze trzeba byłoby na chwilkę wrócić do tego poprzedniego wątku, bo on się wiąże z tym, żeby uprawiać partyzantkę, trzeba mieć partyzantów. A no właśnie, tylko że tych partyzantów, jeżeli chodzi o skuteczność, musielibyśmy mieć w kręgach urzędniczych najlepiej, prawda? A jak polski przedsiębiorca może podchodzić do polskiego urzędnika? No cóż, no mam dwa dobre takie przykłady. Myślę, że one bardzo dobrze ilustrują to wszystko, jak wygląda ten polski interes narodowy w wydaniu polskich urzędników. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale jak premier Pawlak pojechał negocjować dostawę gazu do Rosji, to na końcu Komisja Europejska orzekła, zablokowała poniekąd ten kontrakt i orzekła, w zasadzie oczywiście kierując się swoimi interesami, to było oczywiste, ale w zasadzie broniła polskiego interesu przed polskim urzędnikiem. To oczywiście pewnego rodzaju uproszczenie, ale tak w praktyce wygląda w wykonaniu polskich polityków realizacja polskiego interesu narodowego. Drugi przykład, pamiętacie państwo pewnie słynne autostrady, które budowaliśmy. A czy my to nie, bo polskie firmy najczęściej przegrywały, a jak już były podwykonawcami, to potem większość, pamiętacie te wymowne sceny z programu pani redaktor Jaworowicz, tak? Że ktoś mówi, no ale przecież polskie państwo, jak podpisywałem kontrakt, no przecież wierzyłem, że polskie państwo mnie nie oszuka. Tylko okazało się, że nie tylko oszukało, ale doprowadziło do plajty wiele spośród tych firm. Więc to do tego musimy wrócić. Niestety bez naprawy elit, stworzenia tych elit, i tutaj pan ma zdecydowanie rację, one są, tylko trzeba tak, po pierwsze dać tlen tym, które gdzieś się tam tlą i trochę muszą się w tych partyzantów bawić. Zdecydowanie i właśnie do tego zmierzałem między innymi, że są dwie rzeczy, które muszą, na razie dużo się o nich mówi, a niewiele się robi, bo wszyscy mówią o innowacji i po drugie, to jest taka ulubiona, nie licząc może demografii, bo teraz to jest chyba top jeden, ale zaraz za tym jest słowo słynne wytrych innowacja, tylko ja cały czas nie widzę przynajmniej przełożenia tych słynnych badań, o ile one w ogóle istnieją. Pozycja polskich uniwersytetów też jest wymowna i wyższych uczelni, zwłaszcza technicznych, jeżeli chodzi o ten aspekt. Ale po drugie, kapitał. No właśnie, bez pieniędzy to my niczego nie zrobimy. A dopóki ten kapitał będzie w dużej mierze transferowany na zachód, czy do firm niepolskich, mniejsza otoczone są wschodnie, zachodnie, chociaż głównie są zachodnie, to polski przedsiębiorca niczego nie zrobi. I to, o czym pan mówił w tej pierwszej części, tani kredyt. Jeżeli my chcemy tworzyć, bo ja mogę się zgadzać, ja też oczywiście jestem zwolennikiem tego, że elity dobrze byłoby stworzyć od góry i szybko. Natomiast na pewno one się same nie wytworzą, bo brakuje im tego, co buduje elity w państwach takich, jak Polska. Tak jak mówiliśmy o takich krajach, jak kraje azjatyckie, które szybko, relatywnie szybko nadrabiały te zaległości, ale przyjrzyjmy się dlaczego, tak, i w jakich warunkach. I tutaj jest naprawdę wtórne, czy ten model był demokratyczny, czy był, ja oczywiście nie zachęcam do czegoś takiego, żeby nie było to tak interpretowane, ale tam dla rozwoju gospodarczego wtórne było, czy to była demokracja, czy jakiś pośredni ustrój, a nawet zupełnie z demokracją nie mający nic wspólnego, kluczowe były te dwa czynniki właśnie, o których powiedzieliśmy. I bez pieniędzy żadnego wielkiego biznesu w Polsce nie będzie. Co więcej, biznes, który wpada w tą pułapkę średniego rozwoju, czyli przebił się gdzieś, ale żeby konkurować z globalnymi markami, nie ma już ani sił, ani środków, też sobie nie poradzi. I z tych średnich firm, którymi się kolejne rządy gdzieś tam chwalą, tak jak widzę nawet na przykładzie tam Komarchu, właśnie Fakro i innych, bliskich mi, bo z Małopolski pochodzących, jeżeli nie będzie rozsądnego wsparcia, nie chodzi o jakiś taki zupełnie nieuzasadnioną pomoc, bo to nie socjalizm, tylko rozsądnego wsparcia, przede wszystkim dostępu do taniego kapitału, to nie będzie dalszego rozwoju i nie będzie polskiej Nokii nigdy. Ja tylko to przypomnę o tym założeniu fundamentalnym ustroju zwanego liberalną demokracją w kategoriach zachodnich, a u nas zwanego demokracją. Oddzielenie państwa, aparatu państwowego od polskich przedsiębiorców. Że on jest jakby odrąbany siekierą. Co oczywiście, jak popatrzymy państwo na Stany, tak, na wrogość. Pierwsze hasło, co pada, korupcja, spotkał się z biznesmenem, korupcja. Proszę państwa, jak popatrzycie na Stany Zjednoczone, no dzisiaj to już jest wewnętrzne, bo tam Trump doszedł do władzy, czyli taki oligarcha tamtejszy, no ale tam przecież jest plutokracja. Przecież tam elity finansowe poprzez system wyborczy, bardzo kosztowny, kreują władzę polityczną. U nas nie mamy kapitału i musimy zastosować tą metodę Kisiela za mordę i wprowadzić kapitalizm, czyli wykreować kapitalistów, bo bez kapitalistów nie ma kapitału. W sensie, a ten przykład węgierski, oczywiście natychmiast bank centralny do dzisiaj zresztą prowadzi te, jakby powiedzieć, projekty, które zasilają małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli czytaj węgierskie, chociaż w Europie się mówi SME, czyli te small, medium, prawda? Natomiast to są przedsiębiorstwa krajowe, po prostu tanim kapitałem. I to jest, jakby powiedzieć, no, działanie, które
doprowadziło, w Polsce, nie pamiętam danych, ale tu pan poseł na pewno wie, że polski średni i mały kapitał jest, znaczy i przedsiębiorcy są dramatycznie niedokapitalizowani, że po prostu ich porównanie tam jakby zdolności kredytowych do tych większych, to jest po prostu dramatycznie niskie. I jeżeli się nie zastosuje sztucznych w pewnym sensie mechanizmów, czyli do nich nie skieruje środka pieniądza tego taniego i tego, jakby powiedzieć, na inwestycje, bo to były pieniądze na inwestycje, pod projekty, to my będziemy tak zdychać. Proszę Państwa, jest taki mechanizm w tej księgowości skomplikowanej bardziej, który się nazywa amortyzacja. To dotyczy spółek akcyjnych, spółek z o.o. i tak dalej, i tak dalej. Ja Państwu na krótkim przykładzie udowodnię, na czym działa wykańczanie polskich firm. Otóż załóżmy, że jest firma, która w pierwszym miesiącu swojego działania zarobiła 100 tysięcy złotych. I te 100 tysięcy złotych chciała sobie poprawić, kupiła sobie maszynę. Wydała te 100 tysięcy złotych na tą maszynę. To wyobraźcie sobie Państwo, że amortyzacja doprowadza do tego stopnia, że tylko 20% tejże maszyny w okresach do 12 miesięcy pierwszego roku może być kosztem uzyskania przychodu. Cała reszta jest opodatkowana podatkiem dochodowym. I już w pierwszym miesiącu firma po takiej decyzji ogłasza upadłość. Ale co się dzieje, kiedy ta firma bierze kredyt? Otóż za te 100 tysięcy bierze kredyt 100 tysięcy i wtedy ratę kredytową spłaca w wysokości 20% i amortyzacja to pokrywa, a odsetki są jej bieżącym kosztem. Więc cała księgowość w Polsce jest ustawiona na rąbanie przedsiębiorcy kredytami i drenowanie przez banki wszystkich środków finansowych, które spółki zarabiają. Ja nawet takie opracowanie buduję z 8 osobami, ile w produkcie jest pieniędzy z kredytów. I póki co chcę Wam powiedzieć, że to gdzieś sięga około 30%. Mamy niewidzialny podatek, który nas rąbie, a na potwierdzenie tego chcę Wam powiedzieć, że w polskie Eldorado dla banków wszelkiej maści to jest Eldorado, które im najwięcej na świecie przynosi dochodów w Polsce. Dostałem właśnie sygnał z centrali, że goni nas czas, więc gwałtownie przyspieszamy i przechodzimy jak Europa dwóch prędkości, przechodzimy do bezpieczeństwa energetycznego, a bezpieczeństwu energetycznemu były też poświęcone część rozmów, którą pewnie Państwo wczoraj słyszeliście, prowadzone w restauracji Sowa i Przyjaciele. Ja pozwolę sobie fragment jednej z tych taśm zacytować. To rozmowa księdza Sowy z ministrem Karpińskim. Do wakacji będziemy mieli gościa, który będzie, wiesz, na południu Polski, bo to nie jest tylko Małopolska. Tomasz Tauron, to masz gościa, który rządzi główną spółką energetyczną na południu. To była mowa o Aleksandrze Gradzie, który krótko po tej rozmowie został właśnie szefem Tauronu. I pytanie do Rafała, bo tu padło, pan ten Rawicz powiedział o elitach politycznych. Czy przez te ostatnie 8 lat Polska miała elity polityczne, które były w stanie bronić skutecznie polskiego interesu energetycznego? Chociażby w rozmowach właśnie przy kontrakcie gazowym z Rosją, czy przy sprawach dotyczących Nord Streamu, o co zaraz też będę tutaj chciał tę kwestię poruszyć. No to krótko muszę powtórzyć, o czym już wspominałem w pierwszej części. Polskę doskonale opisuje teoria państwa postkolonialnego, kiedyś zwana socjologią państwa postkolonialnego. No jedno z fundamentalnych twierdzeń socjologii państwa postkolonialnego jest takie, że państwo postkolonialne charakteryzuje się tym, że ma innego rodzaju elity. Elity kompradorskie, jak się czasem je nazywa, elity postkolonialne. Ich odmienność polega na tym, że są to elity, które w swoim kraju obsługują interesy cudze. I to jest jakby, bo taka jest natura kolonizacji, no taki jest sens wszelkiego rodzaju okupacji, zaboru, że trzeba znaleźć krajowych kolaborantów znających język i miejscowe stosunki, którzy będą służyć metropolii. A kiedy z jakiegoś powodu kolonizacja przestaje być opłacalna, czy nawet się tam powiedzmy ktoś wyzwoli z niej siłą, czy powstaniem jakimś, to te elity pozostają ze swoim nawykiem, że one są pod każdym względem pasem transmisyjnym między tubylcami a metropolią, która jest gdzie indziej. Więc pozbycie się elity postkolonialnej, która zastąpienie jej elitą narodową, która obsługuje własne interesy własnego kraju i reprezentuje interesy własnego kraju na zewnątrz, jest procesem, z którym wszyscy mają problem, czy to kraje afrykańskie, czy bliskowschodnie, czy południowoamerykańskie. No naprawdę te prawidłowości, to z czym mamy do czynienia
nie jest żadną jakąś szczególną cechą polską, tylko pewną prawidłowością, z którą się mierzą wszystkie kraje wychodzące z zaboru. Niektóre sobie z tym radzą świetnie, jak Tajwan czy Irlandia, niektóre sobie z tym w ogóle nie są w stanie poradzić, jak na przykład Grecja, która jest klasycznym krajem postkolonialnym od 150 z górą lat. Przecież tam Turcy wyszli Bóg wie już kiedy, a mimo wszystko oni się dotąd nie pozbierali. No i ja mam nadzieję, że to 20 parę lat to i tak już chyba jednak się za takich gradów zaczęto brać. Tylko no, pytanie, jesteśmy na nieco innym etapie i trzeba uświadamiać władzy, że nie wystarczy nie kraść. Że fajnie jest, że już jakby padło to hasło, żeby rozliczyć się z gośćmi, którzy obsługują cudze interesy w kosztem interesów krajowych, natomiast to jeszcze nie wystarczy, żeby samo z siebie wszystko się zrobiło dobrze. Dobry warunek. Wczorajszy dzień przyniósł też dwie złe wiadomości. Po pierwsze, Komisja Europejska uznała, że brukselskie prawo nie dotyczy tego, co się dzieje na dnie morza, więc nie ma stosowania do gazociągu Nord Stream. A jednocześnie we Władywostoku kilka koncernów europejskich, największych koncernów europejskich, francuskie, niemieckie, i brytyjski Royal Dutch Shell podpisały umowę dotyczącą realizacji i uruchomienia działań dotyczących startu Nord Stream 2. Co to oznacza dla Polski? Myślałem, że wejdzie na ten temat niebezpieczny, ponieważ w Polsce ten temat jest tak nagrzany emocjonalnie, oczywiście ruskie idą, nie, że po prostu jest totalnie zakłamany. Proszę Państwa, wszystkie Nord Stream 1, Nord Stream 2 trzeba cofnąć się o lat 18 do 1990 roku, kiedy do prezesa Rady Ministrów Buzka przychodzą Rosjanie, Włosi, Francuzi, Holendrzy chyba, ktoś tam jeszcze, takie konsorcjum 5 firm i mówią, budujemy rurociąg przez Polskę. Buzek z ludźmi, którzy jakby do tej pory, zresztą Buzek też jakby są w tym lobby z drugiej strony, mówią nie. Co robią Rosjanie? Rosjanie mówią, idziemy morzem. I dogadali się prawie z tymi samymi firmami, dołem też się dogadali prawie z tymi samymi firmami. Prosta rzecz. Rosja ze swoimi zasobami energetycznymi jest jak druga połowa tego samego jabłka, jak Europa, która potrzebuje tych zasobów i jest uboga, nie ma ich własnych, musi je kupować, jeżeli chce się rozwijać, chce mieć energię, chce jeszcze, żeby ta energia była czysta. W związku z tym, myśmy na przełomie wieku, to właśnie premier Buzek i tutaj wicepremier Steinhoff powiedzieli nie Rosjanom. Dlaczego? No bo Ukraina, tak jak się dzisiaj mówi. Natomiast potem to już było tylko jakby gonienie króliczka, to było realizowanie moim zdaniem amerykańskiej strategii przeciwko niemieckiej strategii, żeby odciąć Rosję, energetycznie odciąć Rosję od Europy. No tak, Rosję przede wszystkim od Niemiec, ale także od Europy. I my tutaj poświęcamy własne interesy typu tranzyt lokalny, typu dochody z tego tranzytu, niższe ceny gazu i tak dalej, dla walki z Gazpromem, z rosyjskimi koncernami. Także moim zdaniem to, ten temat jest dramatycznie przez media i przez polityków zakłamany, i to PO i PiS, to wszystko jedno, z jednego powodu. Tutaj grają znacznie wyższe siły i moim zdaniem to przede wszystkim Amerykanie mają najlepsze dojścia w PiS, tam przełożenia na PiS. No bo proszę Państwa, kto rozsądny, jeżeli jesteście tu przedsiębiorcami, nawet nie jesteście, zastępuje produkt, który jest powszechnie i coraz bardziej kupowany w Europie, rosyjski gaz, który kosztuje tak powiedzmy cirka 100. Tak, umownych jednostek, za jednostkę. Kto zastępuje go w ramach tak zwanej dywersyfikacji gazem za 180 albo za 190 czy 200? Jest taki rozsądny w tym kraju przedsiębiorca? Jest, nazywa się państwo, nazywa się PGNiG. Dlaczego? No bo dywersyfikacja. Tylko pytanie jest takie, jaki to ma sens ekonomiczny? Już nie mówię o politycznym, bo politycznym wpycha nas w rolę takiego, jakby powiedzieć, punktu zrzutu gazu zachodniego, czy to katarski, czy amerykański, to wszystko jedno, bo to ten sam układ jakby biznesowo-polityczny, do Polski. I wyobraźcie sobie polskie przedsiębiorstwo, które będzie kupowało gaz po 180 i niemieckie przedsiębiorstwo, czy kilka przedsiębiorstw, które będą kupowały gaz po 100. Wiecie, jaki jest koniec tego pierwszego? Szybki i pewny. W związku z tym, tu ja się oczywiście podkładam strasznie, jestem wrogiem tam PiSu numer jeden w tej materii, ale moim zdaniem racjonalność gospodarcza polega na tym, że nawet jak mamy tam parszywe stosunki z kimś, chociaż nie powinniśmy mieć,
to jednak jak coś oferuje tańszego i niekwestionowalnie, bo w Europie rosyjski gaz jest, jakby będzie coraz bardziej sprzedawany, bo jest po prostu tańszy i pewny, to powinniśmy robić interesy nawet z tym, którym mamy parszywe stosunki. To, że komuś, jakiemuś dostawcy krzywo patrzy z oczu, jest rudy i fałszywy, to nie znaczy, że jego towar nie jest dobry. Także tutaj podpadam, podejrzewam panu redaktorowi i wielu osobom, natomiast tutaj stronie, znaczy bronię polskich interesów gospodarczych. Ja tylko czy pozwolę... To jest w porządku, dopóki się nie powie, że mamy Pawlaka, który nam wynegocjował jeszcze droższe ceny. Dokładnie, dwukrotnie większe niż większość do odbiorców Gazpromu. Sprostuję też, niestety też zakłamane. 180 dolarów. Spokojnie, sprostuję. Kto nam zafundował najdroższy gaz na świecie, nazywa się Piotr Naimski. I on w 2006 roku wyzwał Rosjan na negocjacje, wtedy, kiedy byliśmy w sytuacji pułapki negocjacyjnej. Koniec 2006 roku kończył się tak zwany kontrakt z Ukrenergo, 3 miliardy metrów sześciennych. I co zrobili Rosjanie? Powiedzieli, dobra, przyjmujemy wyzwanie, renegocjujemy kontrakt. I przyjechał kolega od Naimskiego, już nie pamiętam nazwiska, zaraz sobie przypomnę, pojechał do Moskwy, i położyli mu Ukraińcy, czyli Rosukrenergo, takie pół Ukraińcy, pół ruskie, i z drugiej strony Gazprom powiedzieli, te dwa kontrakty podpisujesz, pogorszone ceny i pogorszone warunki, a jak nie, to Rosukrenergo kończy się za tydzień kontrakt i nie macie 3 miliardów gazu. No oczywiście naszym zmiękły portki po prostu zrobili, co kazali, chociaż nie odwoływali się do żadnych sądów, nie walczyli, nic. Podpisali natychmiast, to jest ta ekipa, która dzisiaj rządzi, i to minister Naimski i jego ludzie spowodowali, że przez 5 lat około mieliśmy najdroższy gaz w Europie, to oni podpisali ten kontrakt, a premier Pawlak dwukrotnie łagodził ten kontrakt, bo znam się na tym, siedziałem w tych formułach, zwłaszcza ostatnia zmiana już za premiera Tuska, tam gdzie Grażyna Oliwa jakby renegocjowała. Wiem, negocjowała prawie 25% zniżki cen gazu, czyli do zarządu Platformy. No w związku z tym to jest kolejny mit i tu jest problem, ponieważ dyskusja jest głęboko zafałszowana, bo taka jest teza i tak jak powiem, te trolle wszystkie siedzą na forach i tam piszą, że Pawlak tego, to jest całkowicie nieprawda. I tutaj zaręczam swoją wiedzą fachową. Ja tylko pozwolę sobie nieco ad vocem powiedzieć, że raport NIK-u, który badał zarządów Platformy Obywatelskiej, badał to człowiek Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Kwiatkowski, raport NIK-u, który badał tą umowę gazową z Rosją, wykazał, że formuła cenowa kupowanego gazu jest oparta na cenach ropy naftowej, a więc umowa jest bardzo niekorzystna dla Polski, ale co większe znaczy tam zakaz reeksportu gazu przez Polskę do innego kraju. To oznacza, że tak naprawdę musimy kupować gaz. Najpierw była wersja do 2037 roku, potem 2022 roku, którego nie jesteśmy w stanie wykorzystać. To jest nie Łuk, który to pisał, ponieważ jeżeli by był Łuk, to by wiedział, że 90% kontraktów w Europie w tym czasie tak wyglądało, a może 95%. Dzisiaj w Azji tak wygląda 80% kontraktów, bo na takich kontraktach jest. I wie pan, panie redaktorze i państwo, że kontrakt z Katarem jest dużo gorszy dzisiaj od rosyjskiego, bo jest dużo droższy, to raz, ale mamy klauzulę take or pay, czyli płacimy, chociaż nie odbieramy, mamy klauzulę destynacji, czyli to, co pan mówi, nie wolno, że tak powiem, znaczy mamy ją przyjąć na miejscu i jest to kontrakt na 20 lat. To, co wszystko nam nie pasowało w Gazpromie. Problem nie jest w formule, bo tak na ropie naftowej były oparte kontrakty dosyć długo. Problem jest w tych, jaką te współczynniki w formule się wynegocjowało. A to kolega Naimski pojechał, znaczy jego ludzie pojechali i wynegocjowali fatalną. W związku z tym na tej samej formule mieli na przykład Niemcy i mieli świetne. Dlaczego? Bo potrafili negocjować. Także tutaj, przepraszam, ja zdominowałem i już się nie odezwę, ale no muszę takie, jakby powiedzieć, błędy poznawcze prostować, no przykro mi, tak mi każe sumienie. Dostałem tutaj właśnie sygnał, że zostało nam jeszcze 5 minut, więc pozwolę sobie zrobić taki mały myk. Chciałem zacytować wypowiedź jedną z osób, która była dość znana w Stanach Zjednoczonych pod koniec ubiegłego wieku. Tak się złożyło, że pewnie też państwo o nim słyszeliście albo z książek historycznych, albo z telewizji. Nazywał się Ronald Reagan i był prezydentem. I w jednym ze swoich wystąpień na Kapitalu powiedział tak. W naszym kraju jest wiele grup specjalnej troski. Musimy zwrócić uwagę na jedną, którą dyskryminowano zbyt długo. Grupa ta nie zna żadnych podziałów etnicznych czy rasowych. Grupa ta przekracza granice przynależności partyjnej. To ludzie, którzy produkują naszą żywność, patrolują nasze ulice, pracują w naszych kopalniach, w naszych fabrykach, utrzymują nasze domy, uczą nasze dzieci. I w skrócie to my, naród amerykański. Reagan dodał też. Bohaterami są ludzie przechodzący codziennie przez bramy fabryk, bohaterami są przedsiębiorcy, którzy wierzą we własne siły i pomysły. Tworzą nowe miejsca pracy, powiększają bogactwo. Są to rodziny i jednostki, których podatki wspierają rząd. Ich patriotyzm jest cichy, lecz głęboki. To ich wartości podtrzymują istnienie.
istnienie narodu. I zapowiedział zniesienie przeszkód ograniczających rozwój naszej gospodarki, redukujących produktywność. I pytanie do wszystkich tutaj panów z prośbą o taką minutowe podsumowanie. Największe przeszkody dla polskiej gospodarki w rozwoju polskich przedsiębiorstw dzisiaj. No, ja liczę czas. Skomplikowaność, nic więcej. To Polakom nie trzeba pomagać, oni sobie sami pomogą, tylko nie wolno im przeszkadzać, a przede wszystkim muszą wiedzieć, co ich jutro czeka. Nie może być tak, ja wszystkim to opowiadam. Definicja polskiej przedsiębiorczości ogranicza się do reklamy z płotu, na której to było napisane tak. Myślisz, że księgowość jest prosta? Poczekaj do pierwszej kontroli. Myślę, że polskim przedsiębiorcom daliby sobie radę z przepisami, nawet bardziej skomplikowanymi. Im bardziej skomplikowane przepisy w przypadku elit, które są po naszej stronie, są tym lepsze, bo zawsze można jakiegoś tam obcego wymigać. W związku z tym nie widzę tej potęgi kłopotu po stronie komplikacji przepisów. Takie jest moje zdanie. Widzę problem po tym, że ci, którzy je interpretują, a je też piszą, nie myślą kategoriami narodowymi i dobra naszych przedsiębiorców. To znaczy, można zrobić taki przepis, który na przykład utnie jakiejś wielkiej firmie zachodniej, prawda, pewien rynek, oczywiście będzie wrzask, jazgot, tratatata i ten rynek zajmą Polacy. I to takie przepisy trzeba zrobić i trzeba wyszarpywać te małe skrawki, prawda, powiedzieć rynku zachodowi, który te zyski tam eksportuje do siebie, przekazywać je w ten sposób polskim przedsiębiorcom. Dzięki temu miejsca pracy i zyski zostają w Polsce, bo to jest najważniejsze. Proszę Państwa, z Polski wypływa corocznie między 70 a 100 miliardów złotych z tytułu zysku zgarniętego z polskiego rynku. To jest po prostu te zachodnie firmy, to jest tylko to, co wypływa, bo jeszcze część tutaj sobie reinwestują. Natomiast z tego rynku wypływa, co roku Polska się osłabia o 100 miliardów złotych. Kojarzycie Państwo, jakie to są pieniądze? Ogromne. Gdyby one zostawały tutaj, oczywiście to nie w całej skali, to byłoby ok. Także ja uważam, że po pierwsze wyrwać rynek konkurentom. Przede wszystkim trzeba wrócić do tych słów Reagana, że rzeczywiście w polskich warunkach, albo można powiedzieć, sparafrazować je, w polskich warunkach przedsiębiorcy rzeczywiście są bohaterami, ale z zupełnie innych powodów. Tam bohaterów przedsiębiorców robi i chociażby takimi wypowiedziami władza, a tutaj trzeba być bohaterem, żeby w ogóle tym przedsiębiorcom trwać i nim być. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no jeżeli to są dane za Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców Polskich, jeżeli w samej ustawie o podatku VAT dokonuje się kilkuset zmian na przestrzeni ostatnich lat, no to nie mówmy, że przepisy nie są pewną barierą. Są. Bo tak naprawdę to, co przed chwilką tutaj padło, interpretacja przepisów zależy w tym przypadku w dużej mierze od samych urzędników. Ja tylko mówię, że nie pierwszoplanowo. To pewnie wielu przedsiębiorców by też mogło polemizować z tym, ale oczywiście ja się zgadzam, że nie pierwszą, bo pierwszą chyba ustaliliśmy, że jest kapitał i brak kapitału w zasadzie w polskich warunkach. Tak jest, więc to na pewno to trzeba jakby znać proporcje tych realnych problemów i tego, co realnie wpływa, a nie tego, co jest suflowane, żeby tutaj o tym dyskutować i o tym rozmawiać. Ale trzeba pamiętać też o tym wszystkim, o czym na przykład można przeczytać w tym raporcie, który Państwo macie. Jeżeli państwo polskie w przededniu wejścia do Unii Europejskiej buduje terminal na przejściu pomiędzy Polską a Słowacją, który wiadomo, że do niczego się nie przyda za 80 milionów złotych. No to jesteśmy biedni czy bogaci? Jeżeli państwo polskie potrafi kogoś za 70 groszy, ścigać, a koszt tego to jest 10 tysięcy złotych, no to jesteśmy biedni czy bogaci? Jeżeli państwo polskie stać, to nawet chyba Spiegel niemiecki napisał, że to jest euro absurd roku. Jeżeli jesteśmy w stanie wydać kilkadziesiąt milionów złotych na zimne termy w Lidzbarku Warmińskim, trzeba podgrzewać wodę, żeby termy mogły zadziałać, no to jesteśmy biedni czy bogaci. Więc tak naprawdę właśnie trzeba udzielić odpowiedzi bezpośrednio. Jesteśmy głupi, co więcej, nie potrafimy egzekwować swoich przedstawicieli tego, po co ich wybraliśmy. I dopóki nie stworzymy prostego mechanizmu egzekwowania od polskich, powiedzmy, na wyrost nieco wciąż elit, tego, czym się powinny zajmować i nie wymusimy na nich zbudowania nowych elit w taki sposób, jak tu przed chwilą żeśmy mówili, nic się w Polsce nie zmieni. Ja krótko powiem, że gdybym jakimś nagłym zrządzeniem został
dyktatorem z władzą absolutną, to pierwszy dekret, który bym wydał, nakazywałby likwidację jakiejkolwiek uznaniowości w podejmowaniu decyzji administracyjnych. Po prostu tak jak w Ameryce. Są określone przepisy, określone terminy, procedura i urzędnik jest jej wykonawcą, a nie Bogiem i carem, który sobie decyduje sam, czy on coś to pozwoli, czy on nie pozwoli. No przekonaj mnie jakoś, petencie, zaprzyjaźnij się jakoś ze mną. Nie ma czegoś takiego w cywilizowanych krajach. To jest dziedzictwo sowieckie, właściwie ruskiego czynownictwa jeszcze, które się cały czas utrzymuje i to sprawia, że nie mamy w Polsce i wcale wbrew pozorom jednolitego systemu podatkowego, tylko tyle systemów podatkowych, ile jest urzędów skarbowych, bo każdy szef urzędu skarbowego jest Bogiem i carem, który sobie interpretuje, co wolno odpisać, co nie wolno i dogadaj się z nim jakoś i się z nim zaprzyjaźni. No, że znam ludzi, którzy mają firmę na przykład działającą wyłącznie w Warszawie, ale jakby się kto pytał, firma jest z Białej Podlaskiej, bo tam jest urząd skarbowy, z którym się przedsiębiorca jest w stanie dogadać, a do Warszawy się nie będzie przenosił, bo prawda, bo tu by musiał od nowa się zaprzyjaźniać. No i to jest właśnie pierwsza rzecz, którą naprawdę łatwo zlikwidować. Na uznaniowość urzędników bardzo często zwraca też uwagę Roman Kluska, chociaż ostatnio jak rozmawialiśmy, powiedział też o tym, jak wygląda dzisiaj ta wolność gospodarcza i podał przykład 8 drzew, które chciał wyciąć u siebie na działce, poszedł z tym do urzędu i urzędnik zażądał od niego, żeby na tych swoich 3 czy 4 hektarach biegał z GPS-em i robił na mapie, zaznaczał na mapie, prawda, gdzie stoją te drzewa, a potem wystąpił o wniosek i zgodę na wycięcie. No, moim szanownym Państwa gościom już dziękuję, a jeszcze też chciałem udzielić głosu dosłownie 3-4 zdania panu posłowi Wróblewskiemu. Dziękuję pięknie, zostałem tak wywołany na sam koniec. Proszę Państwa, tak jak powiedział pan redaktor Ziemkiewicz, nie było tu wielkiego sporu, dlatego że rozmawia swój ze swoim, to po pierwsze. Po drugie dlatego, że jednak w ciągu ostatnich lat zaszły duże zmiany w polskim społeczeństwie, nie tylko w elitach, ale także w społeczeństwie. Ta świadomość dotycząca patriotyzmu gospodarczego jest coraz szersza. Zgadzam się z tymi głosami, które tutaj padły, że ważna jest edukacja, że ważny jest kapitał, ważne są polskie media i w każdej z tych sfer idziemy o krok do przodu. Natomiast niezależnie od tych wszystkich mądrych rzeczy, z którymi się trzeba zgodzić, nie uciekniemy od jednego. Nie uciekniemy od jednego, że to konkretni ludzie muszą chcieć zakładać przedsiębiorstwa. Nie uciekniemy od tego, że to oni muszą mieć dobre pomysły. I ponieważ żyjemy w zglobalizowanym świecie, oni muszą mieć takie pomysły, które nie tylko działają konkurencji do firmy, która działa ulicę obok, ale też trzeba myśleć o tym, czy trzeba konkurować z tymi, którzy mieszkają w Amsterdamie, Londynie, Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek w Chinach, na Dalekim Wschodzie. W Wielkopolsce mamy dobrą tradycję. Tutaj też był ciekawy głos dotyczący odnawiania tych browarów starych wielkopolskich. Czyli mamy też rzeczy, które mogą nas inspirować. Możemy sobie życzyć, żeby wśród nas było coraz więcej łebskich ludzi, którzy będą w stanie coś dobrego wymyślić i nie dać się państwu, jakiekolwiek by nie było i władzy, jakakolwiek by nie była. I tego sobie wszyscy życzmy. Dziękuję bardzo. Ja muszę tak, pozwolę sobie na takie troszeczkę subiektywne zakończenie i myślę, że jednak ten spór również tej narodowej części prawicy będzie, chociażby dotyczący tego, co pokazał tutaj przykład Gazpromu. Ja mimo wszystko z całym szacunkiem dla pana jednak cieszę się, że polski rząd postarał się o dywersyfikację dostaw gazu i że płynie do nas gaz skroplony z Kataru i miesiąc temu wpłynął pierwszy transport gazu ze Stanów Zjednoczonych. I niezależnie od tego, czy zapłacimy więcej czy mniej, jednak moim zdaniem jest to kwestia naszego bezpieczeństwa energetycznego. Bardzo serdecznie dziękuję za tę dyskusję i państwu, i tu szanownym państwu za głosy, za cierpliwość i za uwagę. No i myślę, że będzie jeszcze okazja się nieraz spotkać i podyskutować i wspólnie zbudować tą Polskę lepszą. Dziękuję bardzo. Thank you.